18 grudnia ma zakończyć się pierwszy etap prac na tarnobrzeskim targowisku. W minioną środę wiceprezydent Tarnobrzega po raz kolejny spotkał się z kupcami, by wysłuchać ich sugestii. Na targowisku przy ulicy Kwiatkowskiego trwa przebudowa. Władze miasta otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego zgodę na jego modernizację, obniżenie stołów i poprawę zadaszenia. Tydzień temu prezydenci wraz z naczelnikami wydziałów rozmawiali z handlującymi o ich oczekiwaniach, podjęli też pewne działania. Zostały dostosowane stoły szczególnie dla sprzedawców owoców, warzyw. Cieszymy się, że te stoły są wykorzystywane, z nich prowadzony jest handel. Część stołów starych zostało przeniesionych wzdłuż ogrodzenia, gdzie handel odbywał się stricte z ziemi, w takich bardzo, bardzo mało komfortowych warunkach. To jednak nie do końca wszystkim odpowiada. Niektórzy kupcy chcą obniżenia zbyt wysokich blatów i poprawy źle skonstruowanego zadaszenia. Te stoły, tak? Jaką sprzedajemy na wiosnę sadzonki, kwiatów, pomidorów, różnych innych warzyw. Na stole, jak to się ma? Skrzynka plus pomidor, nie widać mnie wcale. Postawię 4 skrzyneczki, koniec handlu. Proszę panią, te stoły będą zamienione, bo na przemysłówce są stoły o wysokości rolniczej, czyli one są o takiej wysokości. I po prostu zamienimy. Nie obniżone, tylko zamienione stoły. Zamieni się stoły i wtedy będą niższe te stoły. Wysokość. A tu te wiaty? Wiaty, są krzywe, będzie się to wszystko lało po plecach. Gdzie my z tym towarem uciekniemy? Co by pani na przykład chciała? No bo jest krzywo, są doły, są nierówności. Miałbym prośbę u operatora cały ten ciąg tutaj przy jezdni, żeby wystąpić. Czego państwo oczekujecie w tym miejscu, żeby te stoły dostosować? Stare stoły otrzymały również osoby handlujące kwiatami. Jak sami mówią, nie poprawiło to warunków sprzedaży. I w tej chwili mamy taki problem, że nie możemy dojechać na swoje miejsce samochodem, bo nie ma, to jest nierealne, żeby tu przejechać, bo są stoły. Te stoły nie mają sensu najmniejszego. Tak. Dlatego, że każdy producent podjeżdża samochodem i ma czy namiot, czy wózki, no także ma gdzie te kwiaty na czym rozłożyć. Widać, że te stoły nie są zamocowane w sposób trwały, czyli chodziło nam o sondaż, czy one są tutaj, nie chcemy jako władza naruszać, że one tutaj muszą stać. One są niezamocowane. Zamontowane. Dzisiaj je możemy w ciągu paru minut stąd przenieść i problem wyczerpujemy państwa. Natomiast na pewno komuś innemu te stoły się przydadzą przy jego działalności. Na pewno. Jeżeli byśmy prosili, to tylko ewentualnie o utwardzenie, chociaż tym żwirem. Dobrze, utwardzenie. Bo tu stoi woda. Bardzo często jak przyjeżdżamy po burzy czy po opadach, to nie ma jak stanąć. Niektórym kupcom, jak się okazało, bardziej odpowiadały stare stoły. Ja właśnie stałem na tych starych stołach i przez lata, odkąd ten rynek tu jest, i mi te stoły pasowały. Mi się dobrze było na nich rozłożyć, no tam gdzie stały, gdzie teraz stoją nowe. A za to te nowe mnie i w zasadzie ludziom, którzy stali w całej tym rzędzie, nie pasują. Podczas spotkania z władzami miasta osoby korzystające z targowiska zgłaszały również inne problemy. My chciałyśmy zapytać jako kupcy, czy Bułgarzy mają prawo handlować na naszych bazarach, bo są bazary, gdzie zakazują. I jeszcze naszym towarem. Dlaczego oni mają wstęp na bazar, a my nie możemy towaru sprzedawać? Tam jest 10% na zezwoleniach. My jako podatnicy jesteśmy nie Bułgarzy. Nad tym tematem musimy się, powiem szczerze, pochylić. To nie jest temat, żeby zabronić handlować. Są służby, instytucje w państwie, które powinny pilnować, czy oni prowadzą legalny handel, czy nielegalny. Nie zabrakło także pytań o toaletę. Jak zapowiedział Wojciech Brzezowski, w połowie grudnia zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę nowych sanitariatów i przymierzalni. W miejscu, w którym już te toalety przyjęły się, rozmawialiśmy z kupcami, natomiast w tamtym miejscu dwa kontenery będą postawione, także w połowie stycznia, mam nadzieję, albo pod koniec stycznia, najpóźniej, jeżeli pogoda nie dokuczy, uda się te takie bardzo istotne zmiany na targowisku dokonać. Natomiast niezależnie spotykamy się w poprzednim tygodniu prezydent, w tym tygodniu ja z kupcami i próbujemy jeszcze wysłuchać ich próśb, sugestii, jako miejsce pracy musimy się na tym też pochylić.